No jaki mówi, że ona przegrała przed znakiem, że należy się wytłumaczyć mieszkańcom Warszawy, żeby skarżyła się przez komisję. No to bardzo dobry argument. Została sześciokrotnie ukarana przez komisję weryfikacyjną grzywnami, łącznie na kwotę aż 37 tysięcy złotych. A już dziś komisja zbada zwrot kamienicy przy dla niej to jest Będzie to czwarte spotkanie Andrzeja Dudy i Jarosława Kaczyńskiego dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Po ostatnim, które odbyło się 6 października, informowano, że klub PiS zgłosi poprawki do prezydenckich projektów ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Jarosław Kaczyński mówił wtedy, że poprawki trafią do Andrzeja Dudy, nim zostaną upublicznione. Zostały one przekazane głowie państwa tydzień temu. Polska i Komisja Europejska broniły swoich racji w sprawie Puszczy Białowieskiej. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie obu stron. Komisja podtrzymała wniosek o utrzymanie zakazu wycinki w puszczy i o kary finansowe dla Polski za jego złamanie. Minister środowiska Jan Szyszko uznał zarzuty i argumenty komisji za bezzasadne. Wysłuchanie śledziła Beata Płomecka. Prawniczka komisji przekonywała, że powstrzymanie Polski przed dalszą wycinką jest konieczne ze względu na możliwości wystąpienia nieodwracalnej szkody na obszarze chronionym. Podobnie to nie wypowiadała się też Agata Szafraniuk z organizacji ekologicznej Prawnicy dla Ziemi. To wycinka jest obecnie największym zagrożeniem dla tego delikatnego ekosystemu. A minister środowiska Jan Szyszko odpowiadał, że to właśnie prace prowadzone w puszczy mają na celu ochronę siedlisk. Wiemy prawdę, posługując się dowodami, a te dowody, które jako żelazne dowody, czyli w zasadzie kluczowe, przedstawiła Komisja Europejska, wydaje mi się, że nie żadnymi dowodami. Minister zarzucił komisji posługiwanie się zmanipulowanymi zdjęciami satelitarnymi i wybiórczym doborem argumentów. Na podstawie tego wysłuchania i przesłanych dowodów w najbliższych tygodniach sędziowie Trybunału podejmą decyzję w sprawie wycinki w puszczy. Mogą albo zezwolić na prowadzenie prac, albo podtrzymać wstępny zakaz wyrębu. Z Luksemburga, Beata Płomecka, Polskie Radio. Ruszył proces Kongijczyka, przywódcy gangu, który zaatakował Polaków w Rimini. Najbliższa rozprawa odbędzie się 10 listopada. Niewykluczone, że już wtedy zapadnie wyrok w pierwszej instancji. Gerlę Mutungu będzie sądzony w trybie doraźnym, skróconym. Oznacza to możliwość redukcji kary. Sąd w Rimini po ogłoszeniu, że Mutungu będzie sądzony w trybie doraźnym, rozpoczął postępowanie za zamkniętymi drzwiami. Gdy po kwadransie posiedzenie zakończono, adwokat Polaków wyjaśnił, obrona zrezygnowała z rozłącznych procesów. Zgodziła się, by wszystkie zarzuty były rozpatrywane w jednym postępowaniu. Ponadto sąd zmodyfikował poprzednią decyzję. Postanowił, że Mutungu będzie sądzony w trybie doraźnym skróconym, a to oznacza, że będzie się mógł starać o redukcję kary o 1/3. Ofiary nie będą przesłuchiwane powtórnie. To oznacza, że para polskich turystów na pewno nie będzie musiała przyjeżdżać do Rimi. Adwokat Ginelli powiedział, że Polacy chcieli tego za wszelką cenę uniknąć. Dodał, że rozprawa 10 listopada będzie długa, ale może już na niej zapaść wyrok. Z sądu w Rimini Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na koniec Portugalia. Do 41 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych pożarów. Rannych zostało 71 osób. Stan 16 z nich jest poważny. W kraju ogłoszono 3-dniową żałobę narodową. W północnej i środkowej części Portugalii w niedzielę wybuchło kilkaset pożarów. Sprzyjały im wysoka suchość powietrza i silne wiatry atlantyckie związane z nadejściem huraganu Ofelia. Wczoraj wieczorem spadł deszcz, który pomógł ugasić wiele pożarów. Ogień dotknął również Hiszpanię, położonej na północnym wschodzie kraju Galicji. Odnotowano dotąd 3 ofiary śmiertelne. Wczesna prognoza pogody. Złota polska jesień trwa przed nami. Dzień pełen słońca z bezchmurnym niebem i bez opadów. Poranek jednak mglisty z temperaturą od 9 do 11 stopni. W ciągu dnia od 17 stopni w Trójmieście, 20 pokażą termometry w Warszawie, do 22-23 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadać.
Radio 24. Słowem, wszystko. Tadeusz Murzański, jak co tydzień witam Państwa bardzo serdecznie. Spędzimy ze sobą najbliższe 3 godziny poranka Polskiego Radia 24. Dziś jest środa, 18 października. Słońce znajduje się w znaku wagi. Zejdzie o godzinie 7.05, zejdzie o 17.36. Dzień będzie trwał 10 godzin, 31 minut. Godziny obchodzą pogłębę, a tutaj Łukasz Piotrów. Roku miała miejsce jedna z największych egzekucji w historii warszawskiego więzienia na Pawiaku. Egzekucja trwała kilka godzin. Na jej więźniów wyprowadzano grupami z więzienia i rozstrzeliwano ogniem z broni maszynowej na ulicy Pawiej i Dzielnej. Zginęło wówczas około 600 osób. W więzieniu rozeszły się później pogłoski, iż egzekucja miała tak potworny przebieg, że jeden ze sesmanów nie wytrzymał psychicznie i popełnił samobójstwo. W czasie okupacji na Pawiak przywożono masę ludzi złapanych w ulicznych łamkach i obławach. Od października 1943 roku do lutego 1944 egzekucje odbywały się nawet kilka razy w ciągu dnia, wspomina Regina Domańska, była więźniarka. Taką nadzieję, w okresie okupacji jestem około 60 lat. Jak teraz wygląda to okresie tego kongresu? Tęsknię bardzo, bardzo chcę wracać. Około wieczory takie zostało rozstrzelane tajnych i jawnych egzekucjach. Obecnie na terenie Pawiaka znajduje się Muzeum Więzienia Pawiak, działające jako oddział Muzeum Niepodległości. Afryka mnie urzekła. 16 lat temu w Siekluchach pod Białobrzegami w województwie mazowieckim zginął w wypadku samochodowym biskup radomski Jan Chrapek, michalita, doktor nauk teologicznych. To ogromna strata, nie tylko dla Kościoła, ale też dla całego społeczeństwa, mówił rzecznik Episkopatu Polski, ojciec Adam Szulc. Wspaniały człowiek, wspaniały pasterz, w spotkaniu z którym każdy człowiek odkrywał nadzieję, odkrywał nowo wartość dialogu i wiary. Był promotorem, można być organizatorem pielgrzymek Ojca Świętego do naszej ojczyzny. On też przyczynił się bardzo znacznie do otwarcia się Kościoła w Polsce na media. Wychował wielu ludzi, którzy pracują obecnie w mediach. Rozumiał sens mediów i starał się w jakiś sposób pomagać, jak w mediach można mówić o Kościele, o Bogu, zrozumiały dla wszystkich. Wielką też zapałem zaangażował się na diecezji radomskiej. Naprawdę wielka strata dla W 2002 roku zapoczątkowano konkurs o stypendium i indeks imienia biskupa Jana Chrapka, w którym maturzyści z biednych rodzin ubiegają się o możliwość studiowania dziennikarstwa, polityki społecznej i nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. 18 października 1987 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Zmiennicy w reżyserii Stanisława Barei. Główny bohater Jacek Żydkiewicz, pracujący dla warszawskiego przedsiębiorstwa taksówkowego, na skutek przedziwnych splotów okoliczności staje się zmiennikiem Mariana Koniuszki. Pod tym nazwiskiem ukrywa się Katarzyna Biurecka, która z powodu dyskryminacji płciowej, nie mogąc dostać pracy taksówkarza, udaje mężczyznę. Przez 15 odcinków serialu Przez szybę taksówki o numerze bocznym 1313 obserwujemy rzeczywistość PRL-u, która wyglądała czasem śmiesznie, czasem groteskowo, a niekiedy tragikomicznie. Muszę się rozejrzeć swoją żonę. Potrzebny jest jej jakiś inteligentny świadek, ona nie ma nikogo pewnego. A tak źle z nami? To w porządku, znaczy jak tydzień po ślubie. Co ja mówię, jak dzień ślubu, tylko jest takie nieszczęście, że nam się bliźniaki urodziły. A i masz tego dość, bo to podwójne, dubeltowe karmienie, pranie i wycie. Nie, bardzo się kochamy, wszystko w porządku, tylko że chłopaki mają już 4 lata. Same tam jedzą, biegają, wodę po sobie spuszczają. No to w czym rzecz? Przecież ja z tej pensji nie wyżywiesz terenkę. A do przedszkola chłopaków nie przyjmą, bo nie spełniają warunków socjalnych. Przynajmniej przemysł dziecka nas nie stać. Jak się rozejdziemy, to będzie sytuacja zasadniczo lepsza. Rozumiem, rozumiem. Samotna matka porzucona przez męża alkoholika. Same plusy. Przedszkole jak w banku.
W serialu Zmiennicy wystąpiła cała plejada najpopularniejszych polskich aktorów: Ewa Błaszczyk, Mieczysław Hryniewicz, Bronisław Pawlik, Irena Kwiatkowska czy Krzysztof Kowalewski. Do dziś Zmiennicy są jednym z najbardziej kultowych seriali komediowych epoki PRL-u. Kalendarium historyczne. Do tej piosenki Radia Maria coś, bo nie ma wyjścia. Należy do tegoż świata szatana. Dzięki innemu piosenki z tego barokowy blask odzyskał szatana, to główny bazyliki na świętej Królego Augustynia. Właśnie zakończyła się jego renowacja, która zaczęła się jeszcze w ubiegłym roku. Gospodarze tego miejsca, księża Filipini, z europejskiego budżetu na pracę dostali prawie 4 miliony złotych. Ponad milion wydali też na odbudowę barokowych organów. O renowacji ołtarzy głównego i bocznych w prezbiterium świętogórskiej bazyliki opowiadają profesor Piotr Niemcewicz oraz superior przełożony Filipinów ze Świętej Góry ksiądz Marek Dudek. Spotkał się z nimi Jacek Marciniak. Udało się po kilku miesiącach wytężonej pracy przywrócić naturalną kolorystykę i złocenia, które były już mocno zniszczone i zdestruowane. Trudne to było wyzwanie dla was konserwatorów? Zawsze każdy obiekt nosi dla nas konserwatorów zawsze pewien stopień trudności. A tutaj szczególnie, chociaż wydawało się, że te stiukowe ołtarze są w dobrym stanie zachowania, ale zawsze jak się ustawi rusztowanie, podejdzie się bliżej, przypatrzy się, to wtedy widać, jest duży stopień zniszczenia systemy, tego, co właśnie z dołu nie widać, to co zostało przykryte podczas wcześniejszej konserwacji. Nie zawsze dobrze było to zrobione, więc musieliśmy to wszystko zdjąć, naprawić, podkleić, uzupełnić, no i cieszyć się tym efektem teraz końcowym. Księże superiorze, jak ksiądz odbiera to dzieło? Ja oczywiście jestem wzruszony, to po pierwsze szczęśliwy i wzruszony, widząc ołtarz w takim blasku, w takim pięknie. No jest to mistrzostwo wykonania i mistrzostwo, jeśli chodzi o konserwację. Kiedy teraz spoglądamy na obraz Matki Bożej, to jakby sam nabrał też innego blasku, też jest oczywiście po renowacji, ale jakoś ta kolorystyka obrazu zbiega się bardzo z kolorystyką ołtarza. Wszystko tworzy taką harmonię, taką jedność i jakoś jeszcze bardziej tak nabożnie pobudza nas do modlitwy. Jesteśmy wzruszeni i szczęśliwi, że doczekaliśmy takiego czasu. Wydawało się, że to tylko marzenia gdzieś bardzo odległe, że może kiedyś, ale to już dzieje się dziś na naszych oczach. A to dopiero początek, pierwszy etap, jeżeli chodzi o bazylikę. Myślę, że to jeszcze potrzeba wiele lat na dokonanie odnowy. W tej chwili mamy, widzimy, odnowiony główny ołtarz i dwa piękne ołtarze w prezbiterium, które też nas zachwycają. No ale jest jeszcze bardzo, bardzo wiele do zrobienia. Myślę, że to na całe lata jeszcze jest co robić po prostu. Panie profesorze, to jest piękny barok, prawda? To jest barok piękny, wyjątkowy barok, który, jak widzimy zresztą, tutaj łączy w sobie i piękno figur, gestykulację, cały ten teatr, który w baroku był w sztukach bardzo dobrze znany, ale też łączy piękne połączenie tutaj tych kontrastowych, niekiedy bardzo mocnych, ostrych kolorów, dzięki właśnie tej technice stiuku. Także to jest wszystko bardzo wyjątkowe. No i złocenia, które zawsze dopełniały to piękno, ten blask, te refleksy świetlne, to wszystko razem daje niesłychany obraz. To nie jest kiczowaty barok. Nie, broń Boże, to jest barok najwyższej próby, także tu tylko całe wnętrze zresztą jest takie piękne, bardzo dobrze zharmonizowane, natomiast przywrócenie temu pierwotnych kolorystyki złoceniom, które już dawno straciły blask, ale tu na nowo odżyły, to wtedy widać klasę tego założenia, tych ołtarzy, projektowania, wykonawcy, także wszystko to razem bardzo ładnie współbrzmi w tym wnętrzu. Na razie cieszymy się z tego, co jest. Kończy się też rekonstrukcja instrumentu organowego i to będzie wielkie wydarzenie dla nas w najbliższym czasie. W jakim stanie organy były? Organy były w takim stanie, że właściwie zaledwie kilka głosów udało się użyć do nowego instrumentu. On po wszystkich przeróbkach, jakie przez swoją historię przechodził, stracił pierwotną wartość i brzmienie i jakość wykonania, także potem było przez lata niestety coraz gorzej, ale no takie były czasy, tak jak to wtedy robiono. Niestety miało to ulepszać, ale często pogarszało. Organy zabrzmią tak samo jak ten ołtarz. Tak, ja już miałem przyjemność słuchać instrumentu organowego. Profesor Gębalski regularnie przyjeżdża i sprawdza, jak brzmi instrument, podaje wykonawcom swoje jakieś uwagi. Jest to naprawdę piękny, szlachetny instrument o pięknej barwie, pasujący do tego wnętrza. Po raz pierwszy organy w świętogórskiej bazylice, po ich renowacji zabrzmią w najbliższy weekend w trakcie koncertu.